Witamy w kolejnym odcinku Kobielińskich Newsów. Wszystkiego dobrego z okazji Nowego Roku. To nasz pierwszy odcinek w 2023 roku. Zapraszamy do oglądania. W dzisiejszym odcinku przeprowadzimy wywiad z panią Anią, z panią Magdą na temat bezpiecznych ferii oraz zapytaliśmy się uczniów naszej szkoły, jakie mają plany na ferie. Dzisiejszy odcinek zaczniemy od wywiadu z panią Anią. Zapraszamy do oglądania. Pani Aniu, jak pani długo już jest katechetką? A więc panią katechetką jestem już bardzo, bardzo, bardzo długo. Można powiedzieć, że jestem już stara baba, bo we wrześniu w 2023 będzie już to mój 30 rok pracy. A więc w tym roku rozpocznę 30 lat pracy w szkole w Kobielicach jako katechetka, z czego jestem bardzo dumna i z czego się bardzo cieszę. Czym są dla pani święta? Dla mnie święta Bożego Narodzenia to przede wszystkim czas miłości. Czas takiego wyciszenia, spokoju, a przede wszystkim świętowania narodzin Bożego Syna. Jest to czas, kiedy przez długi czas Adwentu przygotowywaliśmy się na przyjście Pana Jezusa. Jest to czas, kiedy uczestniczymy na Eucharystii, dziękując Panu Bogu za Jezusa. Więc jest to czas taki dla mnie bardzo radosny, ponieważ przychodzi na świat największa miłość. Miłość, czyli Jezus Chrystus. Także bardzo lubię te święta i bardzo chciałabym, aby każdy mój uczeń tą miłość przyjął do swojego serca. Czy trudno jest organizować zajęcia teatralne i jasełka? Koło teatralne i jasełka. To przede wszystkim no, rzeczywiście dużo wysiłku i dużo pracy trzeba poświęcić i włożyć w to, żeby to wszystko pięknie wyglądało, ale to przede wszystkim wasza zasługa, was, aktorów, was, uczniów, którzy angażujecie się i tak super umiecie się wcielić te swoje role. I to jest piękne, że chcecie i występujecie. I myślę, że efekty zawsze są piękne i zakończone wielkimi oklaskami. Jasełka są taką wdzięczną grupą występowania dzieci, bo zawsze przedstawiają historię Bożego Narodzenia. Przede wszystkim każdy chce być Maryją. To jest chyba rola podstawowa, że każda dziewczynka chce być Maryją i marzy o tym. Ja sama marzyłam o tym, żeby kiedyś, jak byłam w waszym wieku, być Maryją. Z Józefem to już troszkę gorzej, bo chłopcy raczej się wstydzą. Ale w dzisiejszych jasełkach, w tegorocznych jasełkach, nasz Mikołaj spisał się rewelacyjnie. Także myślę, że wszystkim te jasełka się podobały, że zapadły głęboko w pamięci, a przede wszystkim na nowo przedstawiły, ukazały nam historię zapisaną na kartach Pisma Świętego. Także bardzo się cieszę i dziękuję wszystkim uczniom, wszystkim występującym za piękny występ. Jak przygotowuje się pani do lekcji katechezy? Mimo że pracuję już prawie 30 lat, to zawsze przygotowuję się do każdej lekcji, bez względu na to, czy jest to klasa pierwsza, czy klasa ósma, zawsze przychodzę przygotowana. Nie zawsze może realizuję to, co sobie wcześniej przygotowałam, bo katecheza, każda lekcja zresztą ma swój bieg i to wy czasami prowadzicie tą katechezę czy tą lekcję. Także oczywiście się przygotowuję i myślę, że jakieś efekty tego są, że dzieci lubią być na katechezie, że lubią słuchać, jak pani Ania opowiada, a przede wszystkim, że każda katecheza coś wniesie w wasze serca, że każda katecheza na małą odrobinkę zapadnie w waszych sercach, że to Słowo Boże usłyszane kiedyś zaowocuje i przyniesie stokrotny plon. Dziękuję pani za wywiad i pozdrawiam. Ja też wam bardzo dziękuję za to, że przeprowadziliście ze mną wywiad. Było mi bardzo miło, a na nowo rozpoczęty rok 2023 życzę wam, wszystkim uczniom, waszym rodzinom, wszelkich obfitych Bożych łask, darów Ducha Świętego, no i
tak zwanej pomyślności i wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Teraz przejdziemy do wywiadu z panią Magdą na temat bezpiecznych ferii. Zapraszamy do oglądania. Cześć, dzisiaj przeprowadzimy wywiad z naszą panią błefistką Magdaleną Czumczychą. Dla pani są ferie zimowe? Dla mnie ferie zimowe są przede wszystkim czasem odpoczynku po tym pierwszym semestrze. Na pewno jest to czas, gdzie mogę spędzić inaczej, aktywniej, bo jest więcej tego wolnego czasu. Jest to czas na pewno z dobrą książką. Jest to czas spędzony z rodziną i w domu, także cieszę się na te nadchodzące ferie. Czy pani interesuje się jakimś sportem zimowym? Tak, jeżeli chodzi o sporty zimowe, to powiem wam, że najczęściej chyba wybieram narty, rzadziej trochę łyżwy, ale jak byłam w waszym wieku jeszcze w szkole, to bardzo dużo czasu spędzaliśmy, pamiętam, na lodowisku, przy szkole, na sankach. Były to zazwyczaj zimy takie śnieżne. Teraz te zimy wyglądają trochę inaczej, ale jak mam możliwość, to rzeczywiście wybieram się z rodziną na narty. Jaką pani by dała radę uczniom na te ferie? Kochani, na te ferie życzę wam przede wszystkim, by był to dla was czas odpoczynku, ale takiego bezpiecznego odpoczynku. Życzę wam, żebyście nabrali sił i z nową energią wrócili w tym drugim półroczu do szkoły. No i oczywiście chciałabym, żebyście te ferie spędzili też aktywnie, żebyście zostawili telefony, te media społecznościowe i spędzili czas inaczej, aktywniej. Jest w czasie ferii też Dzień Babci i Dziadka, żebyście nie zapomnieli o nich, żebyście macie na pewno więcej czasu na przygotowanie jakiejś fajnej niespodzianki dla swoich dziadków. Także życzę wam bezpiecznych ferii i odpocznijcie w czasie tych ferii. Jak spędza pani tegoroczne ferie zimowe? Tegoroczne ferie zimowe, powiem wam szczerze, że nie mam na razie jakichś takich bardzo zorganizowanych planów. Na pewno część tych ferii spędzę w domu z moją rodziną. Na pewno będzie to czas też na odwiedzenie znajomych, moich bliskich, rodziny, którą mam daleko, bo nie pochodzę ze Śląska. Ale tak jak powiedziałam wam na początku, na pewno będzie to też taki czas właśnie, gdzie będę mogła odpocząć, poczytać coś, aktywniej spędzić. Mam nadzieję, że uda się też na te narty pojechać. Teraz zapytamy się naszych uczniów, jakie mają plany na ferie. Życzymy miłego oglądania. Cześć, co planujecie na ferie? Będziemy jeździły do siebie raz się bawiły. Tak. Cześć, czy macie jakieś plany na ferie? Dominika ma urodziny we ferie zimowe. A ja jedę na basen. Super. Cześć, jakie masz plany na ferie? Mam plany na ferie, pojechać na nocę do babci. Cześć, macie jakieś plany na ferie? Ja mam plan na ferie, lubię jechać na basen. Ja jedę na obóz na ferie. W sumie to też na obóz. Okay. Cześć, macie jakieś plany na ferie? Tak. Ja planuję spać całą zimę w moim domku. Okej. Okay. Ja mam tak, że będę całą noc, cały dzień spała w łóżku z kotem. Okej. Okay. Cześć, macie jakieś plany na ferie? Tak. Pojadę na basen. Okej. A nie dzisiaj na ferie nie wiem. Okej. Okay. Ja pojadę na lodowisko i będę się kupić na basen. Okej. Okay. Cześć, czy macie jakieś plany na ferie? Tak. Ja tutaj jadę na przykład pierwszego dnia jadę do parku trampolin, drugiego dnia jadę na kulik do Isternej, trzeciego jadę do planetarium do Chorzowa, czwartego jadę na lodowisko i syntezę różne takie akrobacje i ostatniego dnia jadę do akwaparku do Tych. Okej. Ja też mam plany, jadę do babci na noc. Super. Cześć, macie jakieś plany na ferie? Tak, ja pojadę do Hiszpanii. Tak, ja jadę do babci na noc. Okej. Okay. Cześć, czy planujesz coś na ferie? Tak, planuję. A co? Cześć, czy masz jakieś plany na ferie? Tak, mam plany na ferie. Jak Sebastian próbował, więc powiem, to z nim pojadę.
Cześć, co planujesz na ferie? Będę grał. Dzień dobry, czy pan coś planuje na ferie? Dzień dobry, tak. W pierwszym tygodniu lecę do Rzymu. Jestem bardzo z tego powodu szczęśliwy, bo jeszcze nigdy tam nie byłem. A jest tam parę ciekawych rzeczy do obejrzenia. Dziękujemy za oglądanie. Życzymy miłych i bezpiecznych ferii. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.